I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dzień doberson bardzo serdeczny. Z tej strony monitora wujek Bohun się kłania. Uszanowanko, witam was bardzo serdecznie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Tak gorąco, jak gorąco dzisiaj u mnie jest na podwórku, moi drodzy, a upał jest niemiłosierny. A biorąc pod uwagę temperaturę powietrza nie tylko na zewnątrz, ale też i w moim pokoju, no to moi drodzy, zainstalowałem sobie tutaj wentylator, który mi niestety buczy, jak każdy wentylator. Więc wybaczcie, jeżeli w wasze uszy wpadnie ten niemiły i niekomfortowy dźwięk. Będę robił wszystko, żeby go jednak nie było słychać, ale moi drodzy, no gdyby nie ten dech, to by tutaj człowiek zdechł. Więc no niestety wentylatorek może być słychać. Jest mi potrzebny. No, moi drodzy, bardzo nawet potrzebne. Tak czy inaczej, zapraszam was dzisiaj, moi drodzy, na 15 spotkanie w playliście Far Cry 5 z gry o tym samym tytule w najbardziej sensacyjnej i najbardziej kontrowersyjnej serii na moim kanale, czyli serii Zagrania WB, czyli wujka Bohuna, czyli mnie. Uszanowanko, dziękuję. Dobra, nie trzeba kwiatów, zostawcie sobie, moi drodzy, jakoś sobie poradzę. Ale czy poradzę sobie dzisiaj, podczas akcji, czy poradzę sobie z Faith, moi drodzy, bo ona mnie tutaj prześladuje. Ona sprawia, że ja mam jakieś bajaki, że ja tutaj wariuję. I czy dzisiaj zwariuję, czy dostanę dzisiaj do głowy, czy dojdę dzisiaj do młodych, moi drodzy, no to się wszystko okaże. Najpierw i przede wszystkim będę chciał sobie pójść do Prisona. Tak, do tego Prisona, którego widzicie teraz pierwszoplanowo, bo ten Prison fajny jest. Znaczy, to jest mój bastion i ja z tego mojego bastionu fruwam, chodzę, jeżdżę na różne strony regionu zajmowanego właśnie przez Faith i ten region, moi drodzy, trzeba sobie to wyjaśnić, nazywa się... tylko sobie tutaj odzumujmy, rzeka Henbane, tak się to nazywa, bo na przykład region po Johnie Seedzie, a Johna Seeda już między nami nie ma, nazywał się, moi drodzy, Dolina Holland, jak ten serek taki Holland jest, taki gatunek serka przecież, taki na kanapki, no nieważne. Tak czy inaczej, moi drodzy, jesteśmy teraz właśnie w regionie Faith i tam robimy rozpierdul totalny, tylko z tym, że od czasu do czasu do młoda nam robi tutaj jakieś problemy, jakieś bajaki, jakieś różne halucygenne tutaj zajawki bywają, tak jakby po grzybkach, no nie wiem jak jest po kresce, po jakiejś, nie wiem, marihuanie czy czymś, bo ja nigdy takich proszków nie brałem, więc nie mam zielonego pojęcia, ale od czasu do czasu tak się tutaj świruje, także przygotujcie się, moi drodzy, i oczywiście życzę wam miłej zabawy, udanej zabawy. Jeżeli macie tam takie upały jak ja w Kajtkowicach, to polecam również włączyć sobie wentylator i wtedy u mnie będzie szumieć, u was będzie szumieć, tu będzie komuś szumieć, także będzie wszystko okej, bo będzie wszystko wyrównane. Okej, moi drodzy, idziemy sobie do tego Prisona, zobaczymy, kto tam co dla nas ma. A jeżeli w Prisonie nikt nic nie będzie miał do nas, jakiegoś zadania na ten przykład, no to wtedy sami sobie znajdziemy coś do roboty, moi drodzy, no. Dobra, pogadamy z tą kobitką. Ale ma fajną koszulkę. Co wy powiecie na temat nowej mody wprowadzonej w Far Cry 5? Chcielibyście mieć taką koszulkę? Taki piękny fakiusiek uskrzydlony i... po prostu fuck you world. Masakra. Nie no, naprawdę. Słuchajcie, stylistka mody niesamowita. No, ktoś miał poczucie humoru. Dobra, przyjdziemy sobie tutaj do tej paniusi. Pogadamy sobie z nią. Czy jakaś skrzynka pleperska pewnie? Moi drodzy, oczywiście, że skrzynka preperska. Ale zanim pójdziemy sobie dalej tutaj do tego Prisona, to jeszcze mam dla was jedną dobrą informację. Otóż, moi drodzy,
za niedługo na moim kanale będzie przerwa wakacyjna, bo tak, mi też należą się wakacje, odpoczynek, także jadę z rodziną sobie wypocząć, moi drodzy, nad polskie morze, ale w związku z tym, że mnie tutaj nie będzie, to przerwa na kanale będzie, tylko z tym, że tym razem postanowiłem zadbać o moją kameralną widownię, która właśnie gromadzi się na moim kanale przy serii Zagrania Wujka Bohuna. I moi drodzy, żebyście po prostu nie stracili wątku, czy też w Assassin's Creed Origins, czy też tutaj Far Cry 5, to tylko i wyłącznie dla Was będę publikował jedyne odcinki na cały tydzień, jak długo mnie nie będzie, bo nie będzie mnie, dopiero we wrześniu się zobaczymy. Więc moi drodzy, jedyne odcinki, jakie będą publikowane, to właśnie z serii Zagrania Wujka Bohuna i żadne inne nie. Także moja kameralna widownio, wiecie jak ja o was dbam? Wiecie? Wiecie? Lajksom się należy. Znaczy, no żartuję. Ale jak możecie, to z miłą chęcią. Czemu nie? Także moi drodzy, tutaj pogadamy sobie jeszcze z tym gościem. Now the Woodfoot bridges are soaked with blood, right in our own backyard. How do we reckon with something like that? No dobra, godzimy się czy się nie godzimy, porządek tutaj i tak zrobimy, no. Takie jest motto na dzisiaj, czy się godzimy na to, na te swoje losy, czy się nie godzimy, porządek i tak zrobimy. Dobra, jeszcze z tym pogadamy. Dlaczego ja w ogóle z nimi gadam? No, znacie moje podejście do gier komputerowych. Ja po prostu lubię imersję. Lubię sobie z tymi personami pogadać, zaprzyjaźnić się z nimi, żeby to nie było takie, wiecie, chodzę i strzelam tylko do wszystkiego, co się rusza. No to raczej nie jest w moim guście, to raczej nie jest w zakresie moich zainteresowań. Tam jest jakaś pani z wykrzyknikiem. Dobra, pójdziemy sobie, tylko do tej pani musimy się tutaj wyskrobać po tej drabince. Moi drodzy, ze względu na to, że są upały, no to przy upałach, no niestety nasz mózg, no może ja się tutaj będę wypowiadał za siebie. Mój mózg, no nie pracuje tak wydajnie, jak na przykład w każdy inny dzień chłodniejszy. Dlatego będę się tutaj znowu jąkał, wiecie, po tematach błąkał i tak dalej, wybaczcie mi to. No ale upały robią swoje, no. Upały robią swoje. Listen, I don't care what she offers us to help find her precious McKellen 57. We got more important things to do than go hunting for booze. O. Sherry Woodhouse, okej, okay. Woodhouse, chyba tak się ją czyta. Zresztą ona nawet przed chwileczką powiedziała, jak ta kobitka się nazywa. No, Sherry, no może dzisiaj do niej pojedziemy, a może i nie. Przede wszystkim ja będę chciał sobie też tutaj troszeczkę sprawę rozwiązać logistycznie. Ze względu na to, że głównym kontentem mojego kanału jest co? No, symulatory ciężarówek między innymi. A co jest ważne w symulatorach ciężarówek, moi drodzy? No logistyka, a więc ja tutaj jako wirtualny szofer, moi drodzy, i jako szofer w realu podchodzę do czego? No do logistyki, co mam blisko, no to wtedy no pyk, myk, ciak, ciak, nie? Ale z drugiej strony możecie powiedzieć, hej wujek, no przecież masz tutaj śmigłowce, możesz sobie pofrunąć tam gdzieś. Więc dlatego, no będzie transakcja mieszana. Ale najpierw, moi drodzy, zrobimy sobie coś, co jest blisko. A co tutaj jest najbliżej mnie? Niestety nie mamy tutaj czegoś takiego jak w Assassin's Creed Origins, że mamy jakieś zadania i na przykład robimy sobie te zadania według, no, odległości od swojej persony. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj coś jest. Dobra, mamy tutaj jakiegoś Sharkiego. Jakiś rekin. Shark to jest rekin, a to jest Sharky, czyli jakiś rekini bosho, czy jakoś tak. Dobra, moi drodzy, pojedziemy sobie do tego, albo pofruniemy? Teraz pytanie, pojechać do niego? Albo pofrunąć? W sumie on jest blisko, to może pojedziemy do niego, co? Dobra, pojedziemy do niego. Jest blisko, to sobie do niego pojedziemy. Śmigłowiec sobie użyjemy, gdy po prostu będziemy mieli gdzieś dłuższy dystans. No, żeby była transakcja mieszana, żebyście mi tutaj nie zarzucali czegoś takiego, że no teraz będzie tylko fruwał. Albo, że teraz będzie tylko, no... No, fruwał. Dobra, co ja mam tutaj do sprzedania? Skóra rosomaka.
O, szybka sprzedaż. Załatwimy to szybciutko. Chociaż, no, to by było bardziej takie wydajne, gdybym miał kilka fantów do sprzedaży, ale mam tylko jeden, więc taka metoda czy taka metoda. Wsio ajdno. Także wybierzemy sobie oczywiście, no wiecie jaki samochód. No tego już chyba mówić nie muszę na tym spotkaniu, bo mój ulubiony, tylko gdzie on teraz stoi? Tu stoi, dobra. Moi drodzy, a więc tak, ktoś mnie tam musi zawieźć, bo ja muszę być na wieżyczce. Tutaj strategia się nie zmienia, tylko kogo sobie wybrać jako towarzysza broni? Kogo sobie tutaj wybrać? No, nie mam wyboru, muszę wybrać Grace. Chociaż wiecie jak Grace jeździ. Lepiej strzela niż jeździ, no ale okej, dobra, no niech będzie. Grace, no przecież pies je będzie mi tutaj kierował tym samochodem, nie? Tak sobie myślę. Więc zanim Grace przyjdzie, gdziekolwiek ona jest, ale mam nadzieję, że zaraz przyjdzie. Wiecie jak to z kobietami, musi sobie nosek przypudrować i takie rzeczy, usta pomalować, makijaż jeszcze sobie musi walnąć. Ostatni po prostu pstryk lakieru na włosy, chociaż ostatnio i w dzisiejszych czasach, no niestety, no lakierują się też faceci. Taka moda. Grace, gdzie jesteś, kobieto? No ja czekam na ciebie. Ona jest w prizonie. Może klocka teraz stawiała gdzieś na... Zresztą, nieważne. Nieważne. Na litość boską. Tak czy inaczej, idzie. No idzie. Idzie, moi drodzy, się wkurzyć. Nie, no mam nadzieję, że nie będziemy się dzisiaj denerwować. Grace! Jasne, w pizdu skoś ten znak. Po chuj tam stoi ten stop. No właśnie. Nikt nas nie zatrzyma. Grace ma rację. Już się zaczyna, moi drodzy. Najwyższa zabawa. Na najlepszym levelu rozgrywki, moi drodzy. Tak jest. Po co brać ten zakręt? Wystarczy go skosić. Kto się tam będzie przejmował jakimś zakrętem? Grace, jesteś DBS jednak, wiesz, kobieto? Dobra, jedziemy. Jedziemy, moi drodzy. Zobaczymy, co tam się będzie płodzić na naszych oczach. Mam nadzieję, że nic, co mnie... No... O, kto to jest? Kto to jest? Zły człowiek to jest. On Maryszkę jakąś wiózł. Widzieliście? On wiózł te, kurde, ustrojstwo. Hej, no, jedź grze, Grace. Come on, no. Co to za jakieś dżembory mi tutaj leci, kurde? Do ucha. Hej, Grace, smyrlej mi tam! Love story albo coś. O. Stój, kobieto. Tak jest. Gdzie, co? Już się zaczyna rozwałka. Yeah! I w pizdu wylądowali, moi drodzy. Dobra, idę uwolnić tą kobietę, bo ona tam klęczy, biedna. A po cholerę mi to pierąctwo. Ja chcę to. Dobra, wyzwolę cię. A, tak łatwo się nie podają. I cyk, i pyk. Tak jest, moi drodzy, na rozgrzewkę. Haha, tak jest. Na rozgrzewkę, taka akcja. Co, jeszcze? Więcej mama tu nie miała? No żarty sobie robią. Dostał. Jeszcze się drze bezczelnie. Sukin kotek. A masz. Wyprostowałem mu piąty kręgisłup. Co wy się tam robili w środku? Dobra. Tą biedną kobietę tutaj muszę uwolnić. Gdzie ona jest? Ona się już chyba sama rozpętała. Dobra, tak czy inaczej, pogadamy z tą. No a gdzie tych kłopotów nie ma? Dobra, skrzynka preperska. Załatwimy sobie sprawę później. Moi drodzy, najpierw będę się tutaj trzymał moich wy... Uważaj, chłopie, jak jeździsz. Ja sobie tą skórkę z miśka oczywiście wezmę, bo ona się może przydać. Dobra, idę do samochodu. I jedziemy do celu. Moi drodzy, ja wiem, że tutaj w drodze do celu mojego głównego, wytyczonego będą nam wyskakiwały różne, no, że tak powiem, płotki do przeskoczenia. No ja wiem o tym, zdaję sobie sprawę z tego, ale moi drodzy, no cóż, no jakiś porządek tutaj musi być. Jakaś imersja taka, że... Ech, nie to, Grace, odsłużę się mi, no. Ej, chwila. Bo chyba widziałem kotecka. Dobra, mamy majaki, a to oznacza tylko jedno. Że jak mamy majaki, to gdzieś tutaj w pobliżu czai się cholerna Faith. Bo ona jest do tego zdolna. Dobra, jedź Grace, bo nie ma czasu. Nie ma czasu. Każda minuta naszego spotkania się liczy.
Chcemy zrobić coś pożytecznego. Chcemy zrobić jakiś progres. No come on, w czym problem? No jeżdżę Grace, bo ci nakopia do życia za roo. No jedziesz! Okej, olać ich. Mamy ponad 200 metrów do celu. Nie wiem jak to przeżyje. Jakoś to przeżyje. Tak sobie myślę, że przy ta... O, stój kobieto. Bo musimy to obadać, zanim tam wejdziemy. Tylko, że ja tutaj... Nikogo nie widzę. Albo może klamkę? Na taki spokój to sobie wezmę klamkę. Tak jest, mam nadzieję, że wystarczy. Przepraszam, czy ja zastałem Jolkę? Czy Agnieszka tutaj jeszcze mieszka? Gospodarzy chyba nie ma w domu. A jednak ktoś tutaj jest. O skurweseł. Dobra, musimy tam się jakoś do niego wyspinać. O, tu mamy skrzynki z amunicją. Przydadzą się. O, nie wszystkie mogę wziąć. Dobra, porozglądamy się tu. Co tutaj jest? Okej, dobra, jako się tam musimy wyspinać do góry. Do jego mościa. No tędy nie. Kurza twarz. Tu jest drabinka, dobra. Zobaczymy co to za jeden i dlaczego tak mu wali w dekiel. Sprawdzimy to wszystko. Zrobimy wywiad środowiskowy. Co do chuja z nim jest nie tak? Dobra, pogadamy z nim. I'm Charlemagne Victor Beauchamp. Now, if you require more brevity in your day-to-day life, you can just call me Shark. Welcome to the Disco Inferno, man. It's my special place where I can just be me, without the prying eyes of my PO, or witnesses, or law enforcement types such as yourself. Here is where I am free to unleash my fire and mayhem in a pants-free, consequence-free environment. I have pants on now, yes, but who knows what the next half hour, 45 minutes hold. Got a sweet ass sound system rigged for 110 decibels of the hottest music ever created. Every time I crank it up, man, those dipshit cult angels, they just come running, and I can't tell if they love it or hate it, but I'm telling you, it sure is fun to melt their faces off. And don't worry, man, the angels, they's already brain dead. I'm just giving them a glorious send-off to disco heaven, man. You wanna help? It's good fun, man. I promise not to tell anyone. We don't even have to wear pants or nothing. I supply the music, and I use the flamethrower to make them dance, and you use your, I don't know, whatever it is you got. Let's just burn this mother down. Aha! Czyli facet po prostu... Oh shit! Oh shit! Nie zdążyłem nawet powiedzieć co po prostu, a to się już dzieje. Facet po prostu robi sobie tutaj swój prywatny folwark i dyskotekę. Tylko z tym, że jak on robi dyskotekę, to ściągają tutaj na hałas kto? Pieprzone zombiaki edeniarzy. Holender jasny. Zabij tyle aniołów, ile zdołasz. No dobrze, jak to są anioły, to ja kurwa jestem Belzebub. Gin! O holender, on we mnie coś... rzucił. Co to był? Kamień? Co to było? Ginsz ma to. Dobra. Wstawaj, żeś kobieto! Walcz! Nosisz spodnie, to walcz! O, żeś ty w mordę! Ma tu on jakiś karabin albo coś? Co za oszołom? Co on mnie wpakował? Jełop zasrany! Hej, ja tam coś widzę. Dobra, rozglądajmy się. Czy ja dobrze widzę tutaj karabin? No oczywiście, że tak. Ha, ha, ha! Pobawimy się.
Tylko szkoda, że on działa tylko pod pewnym kątem. Przecież oni wszyscy są do diabła. Skończyli się jedyniarze? Nie ma ich więcej? Tak na wszelki wypadek uzupełnimy sobie. O, nawet nie trzeba jeszcze. No i co, koniec? Nie ma więcej jedyniarzy? Koniec dyskoteki? Nadal mamy wytyczną. Zabij tyle aniołów, ile zdołasz. No ale ja tutaj więcej aniołów nie widzę. Odfrunęły. Do jasnego skurczysyna, no. Mi się wydaje, że muszę zabić tego ostatniego jełopa, który tam się gdzieś schował. Grace, no ja cię proszę. Gleba mi tam. No i faktycznie tak się stało. Co on kombinuje znowu? Wyłącz głośniki. Sztuk 4. Serio? Ja cię zabiję, ty chory pojebie. Dobra, mamy głośniki do wyłączenia. Trzeba je powyłączać. Sucking kot. Dobra, drugi jest tam. Co za chory gnojek. Dobra, mamy drugi. Sukin kot. Jak to jest, że włączy wszystkie cztery głośniki z pozycji ko... O-o! Oh shit! To się nie skończy dobrze. Holender jasny. Dobra, wyłączamy to ustrojstwo. Jeszcze jeden. Gdzie jest ten czwarty? Tam. Szlak by trafił. No, come on, pośpiesz się! Chociaż temu mógłbyś przygrzmocić. On tutaj zrobił te disco. Dobra, powybijamy ostatki. Cholerni edeniarze. Zasrańcy. Przecież wyłączyłem wszystkie głośniki. Czemu ich jest tak dużo tutaj? Zabezpiecz teren. Okej, spoko. Jakoś sobie poradzę. Dobra, dajcie mi granat. Sibum! Trochę za daleko rzuciłem. Co za gnojki? Dobra, zejdę do nich. Pofatyguje się to. Jaki sukin kot! To nawet ja tak nie potrafię wyskoczyć jak on. Leżeć. Da się wykorzystać ich karabin? Gdzie są? No wychylcie się, gnojki!
wjechali za przyczepę kempingową. Suki gnoje. Dobrze się zasłonili tam. Właściwie to on tam chyba utknął, coś mi się tak wydaje. Skończyła mi się cholerna amunicja. Dobra, to załatwię go z klamki. Gdzie jest moja klamka? Koniec? Czy jeszcze nie? Co tu się teraz dzieje? Och. Man, I wish all cops were cool like you. What can I say, amigo? You and me, we got chemistry. We're like a freaking team. All right, get back out there, man. Call me next time you're taking on the Angels. Sharky, ty chory pojebie. No cóż, trudno. Każdy ma jakiegoś fioła, każdy jakieś hobby ma. A ja tutaj mam Sharkiego, moi drodzy, ale przy okazji, no, osłabiliśmy szeregi Faith. Tylko, że ja chcę amunicję przepona. Tak jest, to nie ma tak, że ja znowu pójdę kupować. Tam na dole. Wszystko naraz. Gada do mnie Hatch i Faith, kurde, tutaj mi znowu przyleciała. Czego ona chce? Te. No. Na szczęście dała mi święty spokój. Dobra, ładujemy amunicję. Moi drodzy, przecież kurde, nie będę kupował co chwilkę. Za te skóry, które mam z niedźwiedzia i z czego tam jeszcze. No to nie stać mnie, żeby sobie tak bez przerwy kupować tą amunicję. Bierzemy wszystko, co tutaj jest. Ja sobie przeładuję magazynek, bo tam mam już na czerwono. Okej. Może coś jeszcze tutaj znajdę. Jakie skrzynki. O, tu są jeszcze dwie. Czasami dobrze się jest porozglądać. Amunicja, granaty, wszystko. Tak jest. Kruca jego fuks. To jest jakaś notatka? Ściąga telefoniczna. Proś o animonowość. Nie mów, jak się nazywasz. Hej, jestem wielkim fanem twojego programu. Dziękuję. Moje pytanie to, czy to nic złego, że podoba mi się ciocia... Co? Powinowata? Nie krewniaczka? A jeśli tak, to jak powiedzieć jej, że to nic złego? To super seksowna dama i nie chcę jej wystraszyć, ale mam rywala i muszę działać szybko, dziękuję. Bardzo lubię twój program, serio. Co to za pojeb pisał? Dobra, nieważne. Ale to taki jakiś, kurde, ciężki tekst dla mnie. Porozglądajmy się tutaj jeszcze. Tak jest. Śrubki, nie śrubki. Wszystko się przyda. Amunicja do strzelby, do wszystkiego. Znowu pobawimy się troszeczkę w hienę cmentarną. Zanim stąd pojedziemy dalej. Niestety, ale Grace tutaj poległa. Jezusie kochany, nie po kochones! Ty skurwiu! Moje jojka, masakra! No przecież jakby mi się coś takiego powiesiło na klejnotach, to chyba bym, nie wiem, ja bym się tu zwijał. Ten główny bohater, słuchajcie, jest tutaj, no nie wiem, albo to jest jakiś cholerny Robocop, który ma jaja ze stali, albo ja nie wiem co, bo to jest niemożliwe. Albo jakiś Terminator to jest. Nie no, masakra, takie coś się powiesiło na kochones i nic, bez żadnych emocji, ten główny bohater. Masakra. No się powinien już zwijać z bólu. Dobra, zrozumie tylko facet. Kobieta niestety tego chyba nie zrozumie. Chociaż to ta wie, prawdopodobnie też zrozumie. Dobra, spadamy stąd. Zobaczmy na mapie, co tam jest blisko mnie. Blisko mnie jest doktor Charles Lindsay. Czy kurna jakoś tak. W sumie to bardzo blisko. Tylko z tym, no że niekoniecznie, bo ja tutaj nie mam śmigłowca. Chociaż droga... Nie no, droga samochodem jest, no, pokrętna, długa, więc zrobimy coś innego. Słuchajcie, zrobimy coś innego. Pojedziemy sobie tutaj, poprosimy nowego towarzysza o towarzystwo, jakby inaczej. Którym samochodem ja mam jechać? Mój samochód po prostu mi znowu zajumali. Normalka.
Nie ma mojego samochodu. Ten sobie chyba naprawię. Coś mi się tak wydaje. Weźmiemy sobie palnik. Tak. Naprawimy ten samochód. Tak jest. Na wszelki wypadek klamka w dłoń. I jedziemy nim. Jedziemy do prisonu. I z prisonu weźmiemy sobie, słuchajcie, z prisonu sobie weźmiemy po prostu śmigłowiec i pofruniemy sobie do kolejnej persony. Czemu tutaj radio nie gra? Zepsuło się? Czy co? Nieważne. Dobra, włączę sobie automatyczny tryb prowadzenia. Tylko z tym, że niekoniecznie. Teraz jest prowadzony. Dobra, automat teraz prowadzi samochód. A ja, moi drodzy, akcja! Gnojek mi uciekł. Kurde, zobaczcie, na automacie ten samochód lepiej jeździ od stylu jazdy Grace. Tutaj sobie poradził, kurde, z tym zakrętem, nie? A Grace jeździła tam gdzieś. Popatrzcie, jak na automacie ten samochód pięknie jedzie. A nasz towarzysz po prostu po krzakach, po trupach, po wszystkim. A jednak fizyka jazdy tego samochodu na automacie potrafi być logiczna i fajna. Proszę bardzo, on nawet zwalnia przed zakrętami. Proszę bardzo. Co się nie da, jak się da. A nawet apteczka leżała. Proszę bardzo, zwolni sobie, zrobi ostry zakręt. A Grace tutaj robiła skróty. No ja nie mogę. Czyli nie wszystko jest stracone, jeżeli chodzi o fizykę prowadzenia. Po prostu Grace jest szalona, no i tyle w temacie. Coś tutaj zaczyna grać, jakaś muzyczka. Dobra, przejmuję stery. Przejmuję stery. Podjadę sobie tam pod same lotnisko. Tak jest. Okej. I moi drodzy, biorę sobie mój ekstra super śmigłowiec. Oczywiście uzbrojony w jebacze po same zęby. Pyk. I teraz, moi drodzy, gdzie jest? No oczywiście ostatni z listy. W sumie dużo ich tutaj nie ma, tych śmigłowców. Chyba że o czymś nie wiem. Chyba że jeszcze jakieś tutaj wbiją. Potem podczas po prostu, no, progresu w grze może coś się jeszcze tutaj pokaże. Nie mam pewności. Dobra, tylko że jeszcze jedna sprawa. Weźmiemy sobie towarzysza broni. Tylko kogo sobie teraz weźmiemy? O, mam tutaj tego, Sharkiego. Tylko że on jest pojebły, sami widzieliście, co on robił, nie? Dyskoteka i dawaj, i strzelanie, kurde, do tych zombiaków edeniarzy. Tylko z tym, że w sumie, no facet korzysta z życia i okazji, nie? Liczba zabójstw 0. Dobra, zmienimy to. Bierzemy jego mościa, tak jest, a z powietrza będzie mnie tutaj, słuchajcie, osłaniał oczywiście Nick. Tak jest, taki jest mój wybór na chwilę obecną. Bierzemy tym razem męską załogę. Tym razem męska załoga. Bo gdzie on jest? Tam nadal jest ta persona, która wskazuje skrzynkę prepperską. No gdzie jest ten mój towarzysz? Długo mam na niego czekać? A on tu jest koło mnie! Masakra, dobra. Ja na niego czekam, a on już tutaj. Nick, zabezpieczaj nas, bo nasz śmigłowiec jest bardzo delikatny. Gdzie jest ten marker, w którą stronę mam lecieć? Nie wiem, bo ja dzisiaj coś ślepy jestem. Może przez te upały, albo coś. Zaznaczyłem sobie na mapie w ogóle ten mój cel? No nie zaznaczyłem! Zaznaczyłem, ale prison! Tu jest nasz cel! No właśnie! Doktorek, jakiś tam Charles Lindsay. No to fruniemy do niego. W tamtą stronę. Nawet mamy daleko. No i gitara. Przynajmniej sobie pofruwamy w dzisiejszym odcinku. Wow, wow, wow. Do góry, bo zaraz zahaczę o drzewa i skończę jak tu polew. Tego byśmy raczej nie chcieli. No, ale trzeba przyznać, że ukształtowanie terenu tutaj również jest wyzwaniem nie tylko dla pojazdów jeżdżących, ale również i dla pojazdów fruwających. Mamy tam coś. Coś się dymi.
Czarny dym. Dobra, obniżymy lot. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Jakieś bagna czy coś? Albo jakaś farma? No, obadamy za chwilkę sprawę. Jakieś mamuty tam są. O-o. Ale my tutaj mamy... skomplikowaną sytuację. O, żeż ty w mordę. Mayday, mayday, mayday. O, w mordę. Wow. No, te śmigłowce są strasznie delikatne. Bardzo delikatne. Dobra, lądujemy. Awaryjnie. Sukin kot. Gignoju. Hej, come on! Nie no, wszystko dzisiaj jest skomplikowane, no. Wszystko dzisiaj jest skomplikowane. Nawet za bardzo. Wolne żarty. Ryby tam skaczą, dobra. Muszę sobie sam poradzić. Najgorsze jest to, że oni o mnie wiedzą. Wszystko się dzisiaj pokomplikowało. Ale cóż, smak zwycięstwa, moi drodzy, jest słodszy. Nikogo tu nie widzę. Chociaż ktoś mnie próbuje namierzyć. Tam jest sukin kot. Już go nie ma. I następny. Cholera. Nie ma lekko. No mam tutaj teraz przejebane. No wiedzą o mnie. Śmigłowiec jest fajny, owszem, ale kurde jest za głośny. Tym bardziej, że ja tutaj leciałem w nieznane. Nie wiedziałem, co tutaj mnie czeka, tak? Ryzykowałem tym śmigłowcem. Także śmigłowce są tutaj pożyteczne, ale... no nie zawsze, nie zawsze. Są miejsca, które trzeba po prostu, wiecie, odznaczyć sobie w trybie assassin, a niekoniecznie na całego. Dobra, mam tam personę, ale ja tutaj muszę upewnić się, że teren jest czysty. On może poczekać. Ja muszę mieć absolutną pewność, że teren jest czysty, że mi tutaj nie wyskoczy jakiś sukin kot. Chociaż język gry, czyli język gry, mam tutaj na myśli muzykę oczywiście. Jeżeli muzyka przestaje... O, kasa, jak fajnie. Jeżeli muzyka przestaje grać, to znaczy, że akcja jest zakończona. Także gra swoim językiem do mnie przemówiła, że okej, spoko, roko, foko. Pozabijałem wszystkich jełopów, ale ja muszę mieć pewność. Dobra. Jesteś wolny. Thank you for saving me. My name is Dr. Charles Lindsay. I'm part of a group hold up south of here at the old jail. Faith and her angels have been trying to get to us for days. I was out here looking for a way to stop them when the cult took me. I think I found a way to bait the angels, but the ingredients for the bait are in my bag and the cult food in the pond. And I can't swim. I know who can't swim, but I need you to go get it for me. Dobra, to bierzemy to na gorąco, te zadanie, póki jest. Słuchajcie, co tutaj trzeba zrobić? Odzyskać torbę lekarza, bo lekarz po prostu tą torbę ma pod wodą. Edeniarze mu ją wrzucili pod wodę. Dobra, w takim razie obadajmy teren. Co jest w ogóle pod tą wodą? A ja tam już widzę jakąś jaskinię. Czyli prawdopodobnie
nie będzie tam lekko. Chyba, że się mylę. Ale turkusowa woda, ale zobaczcie, ona też jest ciepła, ona paruje, ta woda. Może tutaj są jakieś ciepłe źródełka po prostu. Dobra, i po tą torbę. Czy ja na jednym wdechu w płuca zdążę obrócić? Cholera, gdzie ta torba? Zaraz mi braknie powietrza i się tutaj uduszę. Dobra, teraz szybko na powierzchnię. Szybko, 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 szybko. Come on! Gdzie te cholerne lustro wody? Ach. Jakiś śmigłowiec tam fruwa. Niedobrze. Gdzie jest Nick? O kurwa, namierzył mnie. Dobra, spierdolomy. Gdzie jest Nick? A Nick se fruwa. Nick, na co ty czekasz? Atakuj gnoja. Ja mam edeniarzy jeszcze tutaj. Macie gnojki. Trochę za późno. Holender. No to mamy problem, Houston. Ja ci zaraz tam tra-ta-ta-ta-ta. Leżeć mi tam. Z tej strony? Za mną? Ale to śmigłowiec. Sukin kon, napierdala z moździerza. Jaki gnojek zasrany. Ła. Kuźwa, walą z ziemi, z powietrza. Z wody. Giń! Come on! W końcu. I piękne wodowanie. Jezus, co to było? Słyszeliście to? Co to kurwa był, jakiś dinozaur? Wysłyszycie ten dźwięk? Ale tu są głośniki. To prawdopodobnie przez te głośniki idzie dźwięk tych kurde mamutów. Dobra. Łuk? Łuk ja mam. Mam czy nie mam? Mam, na szczęście mam. Masz tą cholerną torbę, ryzykowałem przez ciebie i dla ciebie. But right now, I guess I'm the resident ER doctor. Stitching up bullet wounds is a lot different than delivering cabs, that's for goddamn sure. Sorry, doesn't matter. Here's the deal. I stumbled on something that seems to attract the angels, which means we could herd them. I went out to try a field test, but things went sideways. Fucking cult. I'm missing ingredients, and if I stay out here, I'm just gonna wind up dead. I have to get back to the prison. Dlaczego ja zawsze muszę być chłopakiem na posyłki? Dlaczego? If you could find them, we may actually have a chance at surviving. No czego ty potrzebujesz, człowieku? Zobaczymy, czego on potrzebuje. On twierdzi, że on potrafi kierować tymi edeniarzami, ale tymi zombiakami. No... I mało tego, to jest, słuchajcie, misja fabularna. Czyli my się teraz, znaczy ja się teraz nieświadomie, cały czas bawię misją fabularną. No okej, okay, dobra. Moi drodzy, a więc tak. Zanieś torbę doktorowi Charlesowi tam Lindzelowi, czy jak mu tam leci, jakiś tam pędzel, nieważne. Dobra, i ten dzban chce. Żeby po prostu teraz przynieść mu jakieś składniki, tak? Zdobądź jedną nieuszkodzoną skórę z niedźwiedzia czarnego. Zdobądź dwie nieuszkodzone skóry widłorogów. Co to kurwa jest widłorog?
Kurde. Nie do końca to komprenduję. Bo tutaj jest tak, słuchajcie. Dwie nieuszkodzone skóry widłorogów. Tutaj tak samo. I tutaj tak samo. A miszki? Ale chwila, bo ja tam miałem w swoim portfolio jedną skórę z misia. Czyli co? Czyli miszka już zaliczyłem. Aha. Czyli z automatu, z portfolio mi skórkę z miszka wziął. No to dobrze, to niech będzie. I tutaj mam trzy możliwe miejsca. Gdzie spotkam widłorogi. Co to kuźwa są widłorogi? Rozumiem, że to są jakieś kozy albo coś w tym stylu. No dobra. Dobra, panie ważny. Jak mnie zrobisz w ciula i nie będziesz mógł sterować tymi kurde zombiakami, to osobiście nakopię ci do dupy. Nie wiem, jak to zrobię, ale zrobię to. Sukin kot z moździerza naparzał do mnie, no. Na mnie bohatera. Śmigłowca już nie mam. Samochodu tutaj też już nie mam. I co biedny ja tutaj mam zrobić teraz? W ogóle gdzie koło mnie jest jakiś pojazd? Tu dopiero najbliższy pojazd jest tutaj. Albo tutaj. Chyba, że to sobie wezmę. Tego kłada. Dobra, idziemy do kłada. Jak będę przy kładzie, no to wtedy sobie zaplanuję drogę. No, staram się nie używać tak zwanej szybkiej podróży. Jak jest opcja, to wolę to zrobić jakimś pojazdem, jakimkolwiek. Ale nie korzystać za dużo z szybkiej podróży, ponieważ no znacie mnie z innych gameplay, z innych gier. Ja używam szybkiej podróży, no tylko wtedy, kiedy naprawdę mi się spieszy. Ja chcę coś zrobić do końca odcinka, a wiem, że mam tam daleko, nie? No to wtedy okej, dobra, spoko. Idę na pewne kompromisy, ale tak ogólnie to szybka podróż bardzo rzadko u mnie jest stosowana. Bardzo rzadko. Co tutaj się dzieje? Już mu nie jest do śmiechu. O ty w mordę! Rany, Julek, kobieta mnie bije! Sukin kotka! Czyś ty ochujała? Na mnie bohatera? No chyba coś się jej poprzestawiało przez te upały. No dobra, no ale to no, trudno, no. No kurwa, za co? Przecież jakbym grzeczny, no. Żebym jej coś głupio powiedział. No, wolne żarty. Naprawdę więcej tu mama nie miała? Dobra, idziemy w końcu po tego kłada, bo naprawdę sprawa się za bardzo komplikuje. Jezus! Co to było? Masakra! Kuźwa, jeszcze jeża tu zawołajcie! Jakiego jeża? No normalnie takiego jeżozwierza, no. Dobra, mam tutaj kłada, tylko tak się składa, że ten kład jest po drugiej stronie mostu, no. Czy ja będę mógł przejechać tym kładem po moście? No chyba coś nie za bardzo, co? Czy jednak będę mógł? No nie mogę, bo cholerny wilk mi tu leży. A jednak mogę. I hoppa, na tą drogę. I ciul w ten słup. Dobra, moi drodzy, znajdę sobie wytyczną. Droga do najbliższego jakiegoś tam widłoroga jest tutaj. Dobra, to pojedziemy sobie właśnie tutaj. No i tyle. Idziemy za ciosem, moi drodzy, idziemy za ciosem. Ja sobie tutaj oczywiście włączę tak zwane autoprowadzenie, bo muszę mieć wolną rękę do strzelania, nie? Co to za flara? Nie da się jej zestrzelić. Gościu wezwał pomoc. Pewnie śmigłowiec przyleci. No właśnie. Bo tak to właśnie działa. Ci, którzy alarmują flarami, to oni... Stój! Stój, mówię! A on mi dalej jedzie, no. Jedź!
suki, koty! No dzieje się tutaj naprawdę dzisiaj dużo. Ja jestem dodatkowo spocony przez to, co się dzieje tutaj w grze, nie? Nie dość, że atmosfera tutaj 28 stopni daje mi popalić. Ja pierdolę, co to znowu jest? Jezusie słodki. Nie, oni po prostu chcą mnie zabić na śmierć, no. O ty w mordę, nie toperza. Wszyscy przeciwko mnie. Czemu ja nie mogę się obrócić bardziej tym, swoją postacią? Wszystko tu na mnie poluje. Hej, jadę w przeciwnym kierunku. Hej, gdzie on jedzie, mi ten kład? To nie ten kierunek. Chłopie, zawracaj. Automatycznie pilot mi zwariował. Ach, siwy dym. Jesteś wolny. Dobra, to ja może sam przejmę te stery, bo tutaj po prostu wszystko głupieje. Ja tutaj za chwilkę też zgłupieję, to jest kwestia czasu. Masakreła. Nie wiem, czy to tak ma być, czy on sobie szukał nowej drogi, czy co. Ale przecież tutaj ma wytyczną, nie? Jak człowiek sobie sam nie pojedzie. Dobra, czuwajcie, ziomale. Musiałem się upewnić, że nic im nie grozi. W końcu to jest ruch oporu, do którego i ja należę. No w sumie ja jestem głową rodziny w tym ruchu oporu. Oni wszyscy na mnie liczą. Tak jest. Czuję się wyróżniony. Do 35 mil na godzinę. No nie wiem, jaką tutaj mam prędkość. Jest około 40 raczej. Ale okej. Spoko. Jesteśmy coraz bliżej celu. Dobra, cokolwiek to jest, żeby tego nie spłoszyć. Czemu to mi cholerstwo nie hamuje? Żeby tego nie spłoszyć, cokolwiek to jest. Świetnie, po prostu zajebiście. Gleba. On się potknął. Jaja se robisz? Tu jestem, ty jełopie. To była kobieta, to była ona. Dobra, szukamy. Kurwa, czego ja mam szukać tutaj? Co to jest? Jakiś ołtarz tutaj dodatkowo. Zajebiście po prostu. Widłoruk, co to jest widłoruk? Wiecie, co by się mi tutaj raz przydało? Senu z Assassin's Creed Origins. No podejrzewam, że to jest jakiś zwierz. Może ja go wytro... A to co to jest? To nie ma rogów, to jest pies. Jak ja mam tutaj znaleźć jakąś kozę, jak mi tutaj pies chodzi, no i pies spłoszy tego, kurde, zwierzaka rogastego. No nie może ten pies czekać. Świetnie. Okej. Mamy ołtarzyk do rozpierdzielenia. I cały czas do mnie gada Faith. Ja ją po prostu zatłukę. Nie denerwuj mnie, kobieto. Odejdź mi od tej drabiny. Sioma jaku. Dobra, kobieto, słuchaj. Szukam tutaj jakieś zwierzaki, które mają rogi. Nie wiem, czy wszystkie, które mają rogi.
Nie wiem, no. Nie wiem, co ja mam tutaj robić, powiem wam szczerze. Wsunąłem się jej po drabinie na głowę. Może ona coś wie? Hej! Shibum! Co? O nie, tak się bawić nie będziemy. Tak się bawić nie będziemy. Co to teraz się stało? O, shitus. Nie no, słuchajcie, po prostu dzisiejszy odcinek jest tak zakręcony jak tampon. Ja nie wiem, co tutaj się właściwie stało. Czy ja w to strzeliłem, czy co ja zrobiłem? Tak czy inaczej, ołtarzyk rozwalony. Ty! Tu coś jest! Odsuń się, kobieto, ja potrzebuję z tego skórę! Wypierw papier mi stąd! No uciekaj mi od tej skóry, bo ci nakopia do życi! Uciekaj mi sam stąd! No nie godecie, że ona ta skóra wzięła. No chyba ja ją zarona... Rule of law is dead and gone. There ain't nobody protecting us anymore, so we gotta do it ourselves. Co ty mi tu dupcy? Zdawaj mi ta skóra z tego jelonia, czy jak mu tam leci. Ammo, gear, useful stuff in times like these. And if you got any animal skins, I'll pay good money for them. Saves me time from going out myself. World's a dangerous place now. Nie, no po prostu oszaleje. Oszaleje po prostu z nimi tutaj. Nie wiem, coś mi tutaj przylagowało, nie wiedzieć dlaczego. Dobra, moi drodzy, bo ja nadal jestem w dupie. Nadal potrzebuję dwie skóry. Bo kurde, leżą tutaj jeleń, to ona mi zabrała skórę. Masakra. Kajem on teraz tego szukać, pieroństwa. Jeszcze ciemno tutaj na dodatek. Siwy dym. Haj, tu są jakieś jelenie, no. Bo wydaje mi się, że tu chodzi o ogólnie tam jakieś kurde ten rogate, nie? Widlasto rogate czy jakoś tak. No dobra, odkryto miejsce. No tylko, że ja zwierząt nie widzę. Co mi po tym, że odkryto takie miejsce? Ja bym się musiał wyskrobać chyba tam na górę. Tak mi się wydaje. A to nie jest takie hope siupe. Zobaczcie, jak to jest wysoko. No cóż, trudno. Jak trzeba, to trzeba. Ja nie mogę. Tam jest jeszcze wyżej. A to co to za postać? Chory pojeb. Dobra. Jakoś tam się musimy dostać na górę. Na szczęście jest kotwiczka. I hopa. No, siwy dym. Come on. Mam nadzieję, że stada w nocy będą spały. I co jeszcze? Cholerny rosomak. Nie tego szukam. Hej, widzieliście tu jakieś rogacze? Ale ma fajną koszulkę z takim orłem. A ten z wilkiem. Zauważyliście, że te persony tutaj mają naprawdę bardzo fajną odzież? Ja bym taką nie pogardził, powiem wam szczerze. Nie no, zaś ona, no. Dziocha! Nawet, że jest atrakcyjną, ale pitej mi stąd teraz. Nadal szukamy rogaczy. Jak to są kozy, to prawdopodobnie tutaj będą gdzieś u góry, nie? Jest! Skubany jelonek. Dobra, jednego dopadłem. Jednego już mam. Idę go oskurować, zanim kurde znowu ktoś to zrobi przede mną.
Tak, jednego już mam. Dobra, jeszcze jeden. Gdzie to uciekło? Tam. Gleba, pięknie. No w końcu. Siwy dym. Zabijam zwierzęta. Tylko z tym, że wtedy kiedy muszę. No i gdzie ja go tu ubiłem? Gdzie on jest? No do diabła ciężkiego, no gdzieś go tu ubiłem, no. Ale mam dzisiaj, słuchajcie. Ale mam tutaj dzisiaj przerąbane. No gdzieś tutaj go ubiłem na litość boską, no. I co on wyparował? Jak moje śmigłowce i samochody i cokolwiek, czym przyfrunę albo przylecę. No nie ma tego jelonka, no. Muszę sobie upolować nowego. Sorry, przyjacielu. Tak. I teraz co muszę zrobić? A, jednak, kurde, z niedźwiadka muszę zdobyć skórę. Tylko prawdopodobnie tutaj jest kolejność, tak? Że najpierw z tego, a potem z tego. Dobra, zobaczymy. Przede wszystkim jedna ważna sprawa. Czy znowu mi na mapie zaznaczą, gdzie są niedźwiedzie, czy nie? No nie widzę wytycznych na mapie. Te kozy mi zaznaczyli, a niedźwiadka mi nie zaznaczyli. Bo ja tam miałem skórę z niedźwiadka. Tylko z tym, że to będzie problem z tym misiem, bo ja go rozstrzelałem. I to wtedy już nie jest zaliczane jako czysta skóra. A on chce czystą skórę. I taka to historia. To się po prostu do TVN-u nadaje. Dobra, skoro tutaj już jestem, to tak, moi drodzy, pójdziemy tutaj po tą zapalniczkę. No skoro tu już jestem, nie? Pójdziemy sobie po tą zapalniczkę. Tak jest. A tą skórę z niedźwiedzia, no to już przy okazji, bo skoro nie mam wytycznej, gdzie tą skórę z niedźwiedzia mogę zdobyć, bo tutaj miśki są tu i ówdzie, chociaż no są też lokacje, że w danej lokacji możemy spotkać konkretnego zwierza, jak tutaj na przykład pumę. I tak zawsze było w Far Cry'ach, ale dodatkowo mamy miśki z tak zwanych majaków. Co to znaczy? Że mam miśka, z którego paruje coś. Co? To przez te upały, mówię wam. To przez te upały. No masakra przecież jakaś to jest. Nie no, kurde. Nie pokonali mnie edeniarze, a spadłem z jakiejś skarpy i się zabiłem na śmierć. No przecież no ludzie, no trzymaj tam je, bo nie wytrzymam. Gdzie ja teraz jestem, na miłość boską? Jesteśmy tutaj w stacji uzdatniania wody. Ach, siwy dym. To teraz chyba bliżej mam Sherry Woodhouse. To pójdziemy do Sherry Woodhouse. Znowu się nałykałem powietrza. Mamy tu jakiś pojazd? Czy nie? Chyba nie. Z buta muszę walić. Masakreła. No i co? Nie ma tu żadnego pojazdu. Dopiero w dole ciężarówka. Tu jest pojazd, samochód. Tu są jakieś kurde kuropatwy. O, siwy dym. Jak wytyczne w tej grze szybko się zmieniają. Wystarczy tylko, że spadniemy z jakiejś skarpy i już plany się zmieniają. Także tutaj nawet chyba nie ma co planować. Po prostu idziemy, gdzie nogi poniosą. Tylko z drugiej strony, kurde, to jest takie też nielogiczne nie planować, nie? Trzeba mieć jakiś plan. Tylko, że to jest za chaotyczna gra, żeby planować. A z drugiej strony, nielogiczne by było nie planować. Nie pyskuj mi tu. Leżę ci tyle. Może jakiegoś niedźwiadka przy okazji tutaj spotkam w tym lesie. Może wyskoczy mi tu jakiś bubu.
A to te niedźwiadki są tutaj niebezpieczne. Ja przypominam, że niedźwiadek, jakiś cholerny bubu, słuchajcie, zabił przecież Johna Seeda. No właśnie. Ale las jest bardzo ładnie odzwierciedlony. Zobaczcie, te wszystkie jakieś połamane konary, jakiś mech, kurde, na tych połamanych drzewach. Super jest zrobiony las, teren leścisty. Pięknie to zrobili. Teren leśny raczej. Uratowałem ci życie. Gadaj mi teraz, kolego. Gdzie jest krytka peperska? A, to jeszcze nie koniec. Sukin kot! No nie, no po prostu słuchajcie, w te upały wszystko się komplikuje. Cholerne upały. Masakra, drugi zgon dzisiejszy. Cóż. Nie, zawsze w tym miejscu! Ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. I zatrzasnę kogoś. Dobra. Tutaj co to jest? Uzbrojony konwój na rzece. Nie, no to tak nie może być. Nie, no nie może tak być. Dobra, idziemy jeszcze raz w to same miejsce. Uiii, masakreła. Nie zgin tym razem, dobrze? Panie Hawranek. Wezmę sobie nawet jebacza, żeby nie zginąć tutaj. Aczkolwiek uważam, że w tym punkcie uzdatniania wody, no powinni być jacyś nasi. Ktokolwiek z ruchu oporu. Bo przecież w każdej chwili mogą edeniarze się wrócić i powtórzyć akcję, tak? Tak by było też logicznie, żeby tak właśnie było. Ale tutaj tego nie ma. W tym samym miejscu spotykamy tego samego jełopa. Leżeć. W tym samym miejscu go kładziemy na ziemię. W tym samym miejscu podziwiamy tereny leśne, leściste, paprotki i inne takie tego typu. Czy znowu tam będziemy mieli jełopa, którego trzeba będzie uratować? No tak? No nie? Trochę inaczej się akcja potoczy. No co ty mi tu dupcesz, że a? Okej. Okay. Tak troszeczkę inaczej. Tym razem. No, Far Cry 5 daje mi dzisiaj popalić. Przyda mi się, przyjacielu, twoja skóra. No, albo ty, albo ja. No, sorry, memory. O, kurde. Dobra, mamy tutaj punkcik. Teraz pytanie. Co to jest za punkcik? Bo nie widzę tutaj edeniarzy. Czy tutaj jest bezpiecznie? To ty jesteś Sherry Woodhouse? So, here's the deal. In the days of way back, my family ran a distillery. They made the best damn drink you've ever tasted. McKellen 57. But the place went bankrupt and everything vanished. Except I found my great-grandpa's journal, and it says they were aging the whiskey underwater all over the county. There's barrels that were never found. I've been tracking them down for years. I'll pay you a finder's fee if you bring me all of them. I'm pretty sure there's one in the lake out back. There's a marker just east of here. Chwila, 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 kobieto. W co mnie tutaj wciągasz? Czy to nie będzie kolejne wyzwanie pod tytułem znajdź wszystkie zapalniczki, znajdź wszystkie komiksy? Coś mi się wydaje, że to będzie coś podobnego. Beczka whisky. O kurde. W sumie beczka whisky. Tu jest inne zadanie. A gdzie ta beczka whisky by była? Musiałbym sobie je zaznaczyć. To jest rzeka whisky. To jest to zadanie. 15 beczek trzeba znaleźć. No właśnie. I one są gdzieś w jeziorze. Wszystkie? Wszystkie będą w jeziorze? No to będziemy szukać. Podejrzewam, że tak jak w przypadku komiksów i zapalniczek, trzeba będzie kupić mapę, żeby się wszystkie beczki na mapie wyświetliły.
No cóż, zobaczymy w sklepie. Zresztą nie będę teraz na oślep tego szukał. I kiedy zrobimy sobie taką akcję na odcinku, że wsiądziemy sobie w samochód, albo w samolot, albo kurde, no w samolot raczej nie, ale w śmigłowiec. I wiecie, co sobie zrobimy? No, akcję pod tytułem szukamy tego wszystkiego. Tu jest ta beczka. Tu jest. Dobra, no to po tą pierwszą beczkę pójdę. Póki tu na miejscu. Ale zobaczmy, czy resztę beczek na mapie też zaznaczyli. Bo ona mówiła tylko o jednej beczce, że jedna z nich leży tam. A reszty ja nie widzę jak na razie. Widzę zapalniczkę. Co jeszcze widzę? Drugą zapalniczkę. Okej, dobra. Po kolei. Kto tutaj do mnie teraz dzwoni? Co tutaj plumkło? Ja was przepraszam, że ja sobie tutaj sprawdzam, co tu plumkło, ale ja mam życie pod telefonem, moi drodzy. I jeżeli by do mnie zadzwonił, czy zadzwoniła ta persona, którą mam na myśli, no to ja muszę przerywać gameplay i muszę jechać. Także muszę zerkać sobie po prostu na ten telefon od czasu do czasu. Dobra, tym razem użyjemy łuku, bo rzadko go używam. Pięknie. Zorientował się, że coś jest nie tak. Wychyl kaczy łeb. Wie, że ktoś go obserwuje, ale nie wie skąd i nie wie co. I już się nie dowie. Oddaj strzałę. Każda jest na wagę złota. To nie ma takie hopę siupę. Okej. Jesteś wolny. Pewnie będzie zadowolona. Masz do mnie jakąś informację? Bo jestem pewny, że tak. Uwierz mi, że mam wyjebane na samoloty. Dobra. W takim razie, moi drodzy, idziemy po tą zapalniczkę. Fu, beczkę. A potem po zapalniczkę. Beczka powinna być gdzieś tutaj. O, i mamy wilka. Sukin kot. Szkoda, że nie zamienił się w niedźwiadka. Już by miał skórę czystą, bo załatwiłem go z łuku. Gdzie ta beczka? To co? Kamizelka. Okej, dobra. Tutaj troszeczkę widzę, pozdobywałem tych punktów. Widzicie, niby takie błahe rzeczy robię. A punkty doświadczenia tutaj lecą. Zanurzę się, jak będę nad tą beczką. 20 metrów, jeszcze nie. Zobaczymy teraz. O kurde, ona jest w wagonie. O, siwy dym. Serio? Dobra, zaczerpnąć powietrza muszę. Czy ja mam tutaj jakąś witaminkę na dłuższe oddychanie pod wodą? Ja to muszę sprawdzić. Bo tam jakieś witaminki były, ale już teraz nie pamiętam na co. To jest na niezłomność. Znacznie zmniejsza odnoszone obrażenia. To mnie nie interesuje. Chociaż no, można by było od czasu do czasu to zastosować. Co to mi daje? Łowca doskonały. Ale to mi oznacza zwierzęta i wrogów. To jest co? Tymczasowo zwiększa obrażenia zadawane w walce wręcz. I chwilowo zwiększa szybkość. A to co to jest? Ale o co chodzi z tymi ciasteczkami? Że co niby? Przyczyna i rozwiązanie wielu, wielu problemów. Serio? Ja to może zażyję, co? Może problem sam się rozwiąże.
Może beczka sama wyskoczy z wody? No chyba niekoniecznie. Na litość boską, gdzie ta beczka jest? Pod tym wagonem, no. Jak ja mam ten wagon, kurde? Nie no, już mi brakuje tego tlenu. Jak ja mam tam zejść, kurde, pod te beczki? Jeszcze wiecie, co mi się wydaje? Wydaje mi się, że ja dłużej schodzę... Inaczej, na odwrót. Wydaje mi się, że ja dłużej wypływam na powierzchnię, aniżeli schodzę na dół. No beczka jest w wagonie, no szlak by trafił. Nie no, masakra jakaś przecież to jest. Macie jakieś pomysły na te beczki? Ja potrzebuję jakąś kurde maskę do nurkowania albo coś. Że nie wyciągnę tej beczki. Dobra, spróbujemy. Tędy. O, Holender. A więc to tak działa, tak po prostu. A ja tutaj komplikowałem sobie już życie. Come on. Jest, udało się. Na litość boską. Udało się. Hip, hip, hurra. Dobra, w tamtą stronę mostu. Bo tam są zapalniczki. Sztuk jedna. Na razie i póki co z tego, co widziałem na mapie. Tak się na razie tutaj, wiecie, logistycznie błąkam. Co jest najbliżej, to w to walę. Zapalniczka jest tutaj. Tak jest. A tutaj jest skład. Czyli pięknie. Po prostu elegancko. Da się tu wyskoczyć? Da. Dobra. Co za kurde, normalnie, słuchajcie, kobitka, no. Chciała z mostu skoczyć, widzieliście to? Musiałem ją powstrzymać. Przecież ona by się zabiła na śmierć. Czyli może tak być. No. Nie z mostu chciała skoczyć. Ja rozumiem, że jeszcze do wody, ale ona chciała zeskoczyć na ziemię. Dlatego musiałem ją powstrzymać, no. Uratowałem ją. Mamy kłada. Tak się składa, że tu mamy kłada. No, już myślałem, że coś mi tutaj w trawie piszczy. I teraz trzeba znaleźć drogę. O, już jest. Do zapalniczki! Tak jest! Takie drobne zajęcie na chwilę obecną. Czemu ten kład mi jeździ jak posrany? Hej, czego ty tutaj szukasz? Gadaj, gdzie jest skrzynka preperska. Pretty sure I saw some piggies poking around the salvage site out on the lake. We should make sure we get that gear before they do. Okej, dobra. Kolejna jest na mapie. A jak już będzie tak daleko, no to będziemy sobie je wyhaczać. A tam są łosie. Kurde, teraz to wszędzie są te łosie. A jak ich potrzebowałem, to nie było. Fałszywy alarm. Jedziemy po zapalniczkę. Moi drodzy, teraz tak, no troszeczkę będzie z głównej tej. No, jak się to nazywa? Z głównego wątku fabularnego. Troszeczkę będzie z takich wypychajek pod tytułem coś poszukać. Wow! Widzieliście? Jak ich rozpracowałem pięknie? Dobra, wrócimy się, bo tu od czasu do czasu coś można znaleźć. Czegoś można nowego doświadczyć. Tak jest.
Y'all are so brave to stand up to Faith and Joe. What the? No coś takiego. Musiałem zabić kierowcę ciężarówki, no. No bo kurde, myta nie zapłacił. No ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo szybkie. Nawet ekscytujące. Okej, gościu. Bierz klamkę i broń się. Będziesz w ruchu oporu. Żeby moja akcja nie poszła na marne. Dawaj. A my jedziemy po cholerną zapalniczkę. Tak jak powiedziałem, troszeczkę z wątku fabularnego. Troszeczkę się pobłąkamy po tych... O. Misiek! Okej. Pytanie, czy to będzie czysta skóra z niedźwiedzia, czy nie. Ale to musi być niedźwiedź czarny. Cholera. A ten był chyba brunatny. Coś mi się tak wydaje. O, skurweseł. No gdzie ja ci teraz miśka czarnego znajdę? Więcej tu mama nie miała? Serio? Jeszcze będzie mi tu pyskował. Gleba mi tu. Do jasnej niepodległej. Wszędzie ich pełno. Dobra, dalej pójdziemy z buta. Te 50 metrów. Bo mam takie dziwne przeczucie, że tu raczej spokojnie nie będzie. Cicho mi tam. Piękne, szybkie, natychmiastowe działanie. No. Nie zdech sobie tak po prostu. Ja się tu zaklinowałem między drzewami. Szybciutko sobie ich obejdę dookoła. Mają poważny kłopot, bo mają fire. Siwy dym, no kurde, postać się zablokuje. To się schował, jełob jeden. I tutaj gdzieś będzie zapalniczka. Kity, 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 kity. Kiri. Gdzie ta zapalniczka może być? Czy ja coś słyszę? Czy ktoś mi znowu coś do ucha śpiewa? Zapalniczka. Co to jest? Wysłuchaj słowa, dla wierzących droga do Edenu jest jasna. Dołącz do kapłanki przy tym ołtarzu, by usłyszeć słowo Josefa. Wspólnie wróćmy do ogrodu. A, spierdzielajcie, nie jest żadnego ogrodu. Jakieś kurde bełkoty. Zapalniczka. Czyli tutaj gdzieś musi być jakiś bunkier, zejście do jakiegoś bunkru. Chociaż niekoniecznie. Ale raczej chyba tak. Tylko pytanie teraz, gdzie jest to zejście do tego bunkru? Chyba widziałem kotecka. Pitła? To szkoda. Wielka szkoda, bo skóry to jest niezły dochód tutaj. Dobra, szukamy jakiegoś włazu. Chociaż niekoniecznie do piwnicy. To może być nawet jakaś jaskinia. Tu niczego nie widzę. Tu jest jakaś dziura. Wchodzimy? Tędy? Kurwa, to jest wychodek. Dobra. Może w domu coś będzie. Ojoj! Kto tu mieszkał? Co za chlew? Kto to posprząto teraz wszystko? No kto?
Ale skrzynka tutaj fajnie, kurde, z tymi leży w tym. W rogu. W kącie. No to może być teraz skomplikowane. Musi tu być coś, na litość boską. Zgubiłem marker z tej zapalniczki. Nie widzę, gdzie ona teraz jest. Ale tu musi być gdzieś wejście, no. Tam jest jakaś szopa. Może przez tą szopkę albo coś. No raczej nie. Może tędy? A dupa jaś. Może tędy tu coś jakoś tak? Gdzie by mogła być ta zapalniczka? Zobaczmy to na mapie. Okej, cholerna zapalniczko. Postawiłaś mi wyzwanie. Okej, lubię wyzwania. Gdzie jesteś, ty małpo zielono? No na bank jest pod ziemią, no. Ale jak do niej dojść, do tej zapalniczki? No patrzcie, no patrzcie. Widzicie ten namiot? No z tej strony, no ni cholery nie zauważycie włazu. No siwy dym. Co to, człowiek się czasami musi nabiegać. No masakra jeszcze na tym upale. Może tu będzie coś pożytecznego dla mnie. Apteczki, śrubeczki i inne takie tego typu. Hajsiwo, mapy. To mi nie jest potrzebne. Zapalniczka jak najbardziej tak. Nie. Nie będę wymieniał mojego jebacza, słuchajcie, na jakąś strzelbę. Nie ma tutaj żadnych hajsów. Nic więcej. Nic. To tak troszeczkę, no, mało. Dla mnie praktyczne, no. Ale okej, no. Zapalniczka, moi drodzy. Czego ty znowu chcesz? Znikła. Ale nie byłaby sobą, gdyby mi nie przyprowadziła swoich pojebanych braciszków. Do widzenia. Co za rodzina, masakra. Oni się tu po prostu tak błąkają. Jak ci, jak szwendacze w tym, w The Walking Dead. Dobra, w takim razie kolejny cel, moi drodzy. To nie ma chupę siupę. Co my tutaj mamy? Hello, this is Miss Mabel. Hello, this is Miss Mabel. Hello? The cult riled up a little... Ale tak teraz nerwowo patrzę na zegar, która jest godzina i jest bardzo późno. Zbliża się 90 minuta naszego spotkania. Więc wiecie, co zrobię, moi drodzy, będę po prostu dzisiaj kończył. No i tyle na dzisiaj. Ja wiem, że to szybko zleciało. Chyba, że skoczy się jeszcze tutaj po tą skrzynkę prepperską. Co wy na to? I to będzie na dzisiaj koniec. Dobra, moi drodzy, przedłużymy nasze dzisiejsze spotkanie o jakieś, no, kilka minut. Tylko że skrzynki prepperskie to też to nie jest takie coś, że to możemy brać to tam w parę minut i rozkminimy. Bo jak widzieliśmy już na wcześniejszych spotkaniach, skrzynka prepperska może być w jaskini. Żeby przejść przez jaskinię, to też może być ciężka droga, skomplikowana. No to nie jest coś takiego hopesiupe z tymi skrzynkami. Te skrzynki to nie w jednym przypadku są jakieś łamigłówki. Zobaczymy, jak tutaj będzie w tym przypadku. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował, tej mojej decyzji. I że tutaj jeszcze przy okazji znajdę gdzieś jakiegoś niedźwiedzia. Czarnego tym razem. To nie może być brunatny. To musi być... Dobra. Zobaczcie. Puma poluje. Zostawimy zeb natury w spokoju. Ja powiedziałem, no zabijam zwierzaki tylko wtedy, kiedy muszę. Mam pełno tych listków.
i mamy skrzynkę preperską. No tak, słuchajcie, no. Nie może być inaczej. Banda jołopów tutaj musi być. I to na mojej zmianie. Czemu tak? I w krzoki. Jak się człowiek porusza po tych krzokach, to te krzoki wydają się taką martwą teksturą, a jak się człowiek zatrzyma, no to widzicie, że one się poruszają te. Tu mamy jednego i tu mamy drugiego. Którego ściągnąć najpierw? Może tego. Tak się to robi w Kajtkowicach. Oni coś kopali przy zamku. Tylko coś im to nie wyszło. Pytanie, czy mi to wyjdzie? No oczywiście, że kurde, zamek zamknięty. Bo dlaczego miałby być otwarty? Okej, porozglądajmy się po okolicy. Co my tu w ogóle mamy? Do tego domku da się wejść? Może przez dach, jak nie drzwiami, co? Ja tu słyszę jakiś śmigło... Będzie mnie atakował? Nick! Rób powinno swoją, kurde. Dobra, przeczytajmy notatkę. Notatka preperska. Edeniarze przejęli obóz letni. Domki są pełne ich rzeczy. Zbierają tam też psy. Nie mam jak z nimi walczyć, ale udało mi się co innego, też dobrego. Wykraść klucz otwierający wszystkie domki i nakarmić nim jednego z psów w głównym budynku. Jeśli chcą dostać się znowu do skrytki, muszą zaczekać, aż pies wysra klucz. Co kurwa? Jak to pies wysra klucz? Wolne żarty. Mam grzebać w psiej kupie? Ale pies jest tutaj. Wyślemy te psy na północ do Jacoba. On doprowadzi je do ładu. Albo nakarmi nimi sędziów. No nie wiem. Dobra, wiecie co? Sprawdzę, czy to się da wyłamać. Nie. Nie da się tego wyłamać. Tu jest pies też. Ale kupy nie zrobił. Tym zwierzakom stała się tutaj straszna krzywda. I tego to... Jezus! Co za pies? Uuu, kot! Musi tu być, kuźwa, jakieś wejście. Mówiłem? Po rusztowaniu. No, hopę siupy! Kuźwa, to nie działa tak. Tu też jest jakiś pies martwy. Ja dopiero teraz to zauważyłem, że tutaj pełno martwych zwierzaków. No, come on! A, bo to trzeba się ustawić idealnie pod tym sznurkiem, nie? Bo inaczej to nie zaprądzi. Też sobie tutaj, znaczy sobie tutaj, nam komplikują życie. Nie będziesz mnie atakował, psiaku, co? O, shit. O, fuck. Co to ma być? Dzwońcie, kurde, po... Dzwońcie na Ligę Ochrony Przyrody i Zwierząt. Fuj. Masakra. Biedne kurwa psy. Zioła? Skóra skunksa? Sałata? Mam grzebać w kupach psa. Pocisk do strzelby. Co te psy żarły? Olejek błogości.
Jest, karta magnetyczna. Zejdziemy na dół. O, Bożeż mój. Biedne psiaki. Biedny chciał się przedostać. Wypuścimy te psiaki. Chodźcie psy na podwórko. Siwy dym, ale one chyba nie chcą wyjść. Dobra. Tu jest jedno schronisko, tak? Dobra. Zobaczymy. Spierdaluj! Sucking hot. Nie gadajcie, że tutaj też były zamknięte psy. Ja nie mogę. Co za chore pojeby. Trzeba sprawdzić każdy domek letniskowy. Dobra, tutaj biegają szczury. Wcale się nie dziwię, że tu pełno robactwa. Okej. Kasiurka. Granaty. Skrzyneczka. 3 punkty talentów i to mi się podoba. Tak jest. No i po co ci to było, kocie? No po co ci to było? Sprawdzimy resztę domków letniskowych. Bo mam złe przeczucia. O, żeż ty w mordę, to trzeba podpalić. Chociaż niekoniecznie. Myślałem, że to jakieś tutaj są magazyny, wiecie czego, tego no, gazu błogości. A tutaj jest psiakarma. Tu mi coś tutaj, widzicie? Tu mi coś, kurde, grzmi. A, takie buty. Gdzie mam ten cholerny... Tu jest. Spalimy to. Pyk. Barn! Tak jest. Fejf się wkurwi. Jeszcze tutaj gdzieś coś jest. To jeszcze działa. Dobra, mam nadzieję, że się wszystko wypali. Tu otwarte, tu otwarte, tu otwarte. Nie ma więcej domków letniskowych, nie? Wszystkie pootwierane. No i gitara. Skrzynka preperska znajdziona. Moi drodzy, ale tu jeszcze coś gdzieś jest. Właśnie, w tym miejscu. Nie da się tego wybuchnąć. Sprawdzimy zresztą. Ach, odbił się sucking hot. Zbadamy to granatem. Nie, no te beczki są niezniszczalne. Z czego oni to kuźwa robią, te beczki? Spierniczamy stąd. Tutaj troszeczkę tak, to jest nielogiczne, nie? Że tych beczek nie da się rozwalić. Dobra, moi drodzy, trzeba tutaj kogoś zawołać. Niech się zaopiekuje tymi biednymi psiakami. No przecież to jest jakaś masakra. Wiele z tych psiaków, no zginęło, nie? Szkoda. Chore sukin koty. Edeniarze nawet nie dadzą spokoju psiakom. Gnoje. Dobra, moi drodzy, i jedziemy, żeby zakończyć jakąś sensownie tą naszą dzisiejszą podróż, pielgrzymkę. Dojedziemy sobie do więzienia. Gdzie jest ten mój prison?
Kurde, kawał drogi. Toż to kawał drogi jest. Łocie panie. Łocie panie. Dobra, jedziemy, nie narzekamy, jedziemy. Chociaż stąd mam blisko do mariny. Tam mam bardzo blisko do towarzyszy. Puma, jakaś tam pani jeszcze sobie była. Ale to sobie wszystko zrobimy, moi drodzy, no, następnymi razy. Tak jak powiedziałem, będę robił wszystko, żeby ponagrywać odcinki na zapas na moim kanale, kiedy będzie przerwa wakacyjna. No to jedyne odcinki, jakie będą publikowane, no to właśnie z serii Zagrania Wujka Bohuna. Tak, abyście po prostu, no, nie stracili wątku. Macie knojki, za to, że mnie też rozjechaliście. Wet za wet. Uratowano cywila. Widzieliście? Jaka akcja? Tak, żebyście nie stracili wątku. Bo gry sensacyjne mają oczywiście jakąś swoją tam fabułę i tak dalej, tak? Czyli dla zachowania fabuły. Od czasu do czasu. He, od czasu do czasu. Ja was zapraszam zawsze. Ale dla zachowania fabuły, moi drodzy, będą materiały, żebyście sobie mogli śledzić na bieżąco i nie zapominać, co tam ciekawego się dzieje. A w przypadku na przykład takiego ETS-a, farminga, no to tam nie ma fabuły, nie? Tam sobie robimy według wolnego czasu, tam nas nic nie goni, a tutaj fabuła jednak, no fabuła tutaj mnie też nie goni. Ale chodzi tutaj o was, nie? Żebyście wiedzieli, co się na bieżąco dzieje i żebyście nie zapominali. Dobra, bo oni koniecznie proszą się o wpierdol. Koniecznie chcieli umrzeć, za wszelką cenę. No to czemu nie? Suki kot. Mam nadzieję, że nie rozwalą mi tego samochodu. Że zdążę dojechać do aresztu. Do prisona. Tak jest. Pięknie. Nic nie widzę przez cholerną tylną szybę. Bo to nie jest tylna szyba, to jest po prostu jakaś blacha. Zabudowany jest ten samochód z tyłu. Jeszcze takim tutaj nie jechałem w tej grze. Daleka droga, daleka, daleka. Jeszcze 30 km. Skąd wiem? Nie wiem, improwizuję. Ale moi drodzy, upały dzisiaj dały mi popalić, to naprawdę. Ja mam tutaj nadzieję, że z wielką wyrozumiałością podejdziecie do mojego dzisiejszego gameplayu. Bo takie upały jak są, jak dzisiaj. No na podwórku dzisiaj mam 34 stopnie, moi drodzy. 34 stopnie i... to nie jest tak. Jezus, ja tu nie mam amunicji. Ja sobie w nich celuję, a ja amunicji już nie mam. I to nie jest tak, że świeci słoneczko i jest 34 stopnie. Tylko niebo jest zachmurzone i są 34 stopnie. W związku z tym jest cholernie parno, nie? Prawdopodobnie przyjdzie jakaś burza, a może już nawet leje. Tylko że jak mam słuchawki na uszach, to jestem odcięty od świata. Nawet tam nie wiem, co robią moi domownicy. A raczej moja żona, bo ani nie ma. Więc muszę tutaj powiedzieć w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. No i sprawa wygląda tak, że jeszcze 1300 metrów do pokonania. Aj! Holender jasny. Ale mi wyjechała, widzieliście to? Nie spojrzała w lusterka. Także jak na kładzie jeździcie podczas wakacji, to patrzcie, moi drodzy, w lusterka. Kurde, ale tu jest bajzel na tych drogach. Ja sam jadę środkiem. Jakiś jazz mi tutaj pogrywa. Mam punkty doświadczenia do wykorzystania. Tylko z tym, że te punkty doświadczenia zostawię sobie na następne spotkanie. I będę sobie je na początku przyszłego spotkania, no jakoś tutaj, słuchajcie, rozkładał na poszczególne umiejętności. Ja tam chyba nie mam żadnych wytycznych, co bym chciał
jako kolejne w portfolio umiejętności. Po prostu na co wypadnie, na to bęc. Kurde, potężna jest ta mapa. O, o, misiek czarny! Misiek czarny! Gonimy tego misia! Moi drodzy, tego miśka właśnie ja potrzebuję. Gdzie ten skurczysyn poleciał? Jest misiek czarny. Ja go muszę upolować. To musi być czysta skóra miśka czarnego. Czy on mnie tu dostanie? I w dupę mu. Cholera. Za tym miśkiem. Ja go potrzebuję. Ale on zapierdala. Ma już dosyć. Ale pięknie się, kurde, widzieliście? Jaka przerzutka? Jest! Słuchajcie, mam tą skórę na do widzenia. Ale mam też kłopoty na do widzenia. Pewnie odpuszcza. Spadaj. To są cywile, do kogo ja strzelam? Pięknie. Także moi drodzy, przy okazji znalazłem skórkę i zobaczymy, czy ten geniusz, którego tam uwolniłem wcześniej, faktycznie będzie umiał sterować tymi jełopami. Powiedział, że umie nimi kierować. Zobaczymy. Ma potrzebne składniki i mam nadzieję, że jest słowny. Tego wszystkiego dowiemy się już następnym time'em za 2 tygodnie. Raczej się wyrobię przed wyjazdem na wakacje nagrać kolejny odcinek i z Far Cry'a, i z Assassina. Jest, moi drodzy, prison. Jesteśmy już na miejscu. Ja wiem, że miało być 90 minut. Troszeczkę się przedłużyło, jak zwykle i jak zawsze. Ale zobaczcie, ile pożytecznych rzeczy dzisiaj, moi drodzy, zrobiliśmy. Troszeczkę z głównej fabuły, troszeczkę z pobocznych tutaj zadań i ogólnie jestem mega zadowolony z dzisiejszego naszego spotkania. Moi drodzy, mam nadzieję, że wy również. Świetnie się bawiłem. To o tym samolocie już wiem. Ile razy macie mi tutaj mówić o tym samolocie? Już pierdylion razy o tym samolocie mówili. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja idę tutaj, no nie wiem, na kozetkę, gdzieś idę tutaj wypocząć i spotkamy się za, mam nadzieję, 2 tygodnie. Będę tutaj sobie na was czekał. Tak czy inaczej, moi drodzy, startujemy z tego miejsca i robimy kolejne, mniej ważne i bardzo ważne zadania w Far Cry 5. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy to już wszystko. Tam jeszcze coś nam przyświeca, proszę bardzo, 17 metrów. A, tutaj jest ten gościu. Ale to sobie zrobimy nextem time'em, moi drodzy. Nextem time'em. Tak czy inaczej, za tydzień, moi drodzy, zabieram was do starożytnego Egiptu. Zapraszam już dzisiaj na kolejne spotkanie za tydzień. No i cóż, moi drodzy, życzę wam miłego weekendu, miłego wypoczynku. Komentujcie, lajkujcie, a co tam? Będzie mi po prostu, no jeszcze milej. No i tyle. No i do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Pa! We'll be right back.